Gdańsk przez wieki był miastem odgrodzonym od świata bramami, murami, wałami i fosami. Gwarne i bogate życie miasta toczyło się w ich cieniu. Pierścienie obwałowań skutecznie ograniczały rozwój grodu nad Motławą. Gdańsk odżył dopiero pod koniec XIX wieku, gdy fortyfikacje zaczęły znikać. Do naszych czasów zachowało się jednak sporo pozostałości po dawnych założeniach obronnych, jak i unikatowe zabytki takie jak twierdza Wisłoujście, którymi dziś opiekuje się Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Tereny dookoła Gdańska dla specjalistów, którzy zajmowali się fortyfikacją, były terenami rzeczywiście bardzo trudnymi. Z tego też powodu chociażby do dzisiaj nawet mamy pozostałości fortyfikacji nadbrzeżnych, nizinnych, a także górskich. Bo oczywiście całe miasto było otoczone przez wzgórza morenowe, które także oczywiście trzeba było w jakiś sposób ufortyfikować. Jeśli chodzi o samą odpowiedzialność, kto w nowożytnym Gdańsku odpowiadał za budowę fortyfikacji, to oczywiście tego typu, można powiedzieć, przedsięwzięcia znajdowały się w gestii Rady Miejskiej, która składała się z trzech ordynków, ale oczywiście głosem doradczym zajmującym się bezpośrednio fortyfikacjami w Gdańsku był trzeci prezydujący, burmistrz zajmujący się właśnie tą tematyką. Podwale Grodzkie, Wały Jagiellońskie, Piastowskie czy Okopowa. Dlaczego te ulice noszą takie nazwy? Ich szlaki biegną właśnie w miejscu dawnych miejskich wałów i bastionów. Przez wieki wały pełniły przede wszystkim funkcję obronną. Główny wjazd do Gdańska wiódł przez bramę wyżynną stojącą między wałami. Renowację bramy, jednego z najwspanialszych gdańskich zabytków, przeprowadziło Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Na wałach w dzień mogli przebywać mieszkańcy, nocą zamykano je i wystawiano warty. Jeszcze w XIX wieku niedaleko bramy wyżynnej pod wałami zimą urządzano lodowisko dla mieszkańców. Wraz z rozwojem artylerii przestały być potrzebne. W Gdańsku ich rozbiórka ślimaczyła się aż do lat 20. ubiegłego wieku. Zamiast wałów mamy dziś ulice. Nie wszystkie fortyfikacje jednak rozebrano. Do dziś zachowała się większość południowego ciągu fortyfikacji z bastionami Żubr, Miś czy Ryś. Obecnie to przyjazne mieszkańcom tereny spacerowe. Droga do nich wiedzie m.in. przez Bramę Nizinną, którą także opiekuje się Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Resztki murów obronnych, baszty, bramy i wały to nie jedyne pozostałości po dawnych założeniach fortyfikacyjnych. Wśród nich szczególną rolę pełni twierdza Wisłoujście, unikatowy światowej klasy zabytek oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Wspaniała, niezdobyta i do dziś tajemnicza twierdza. Twierdza Wisłoujście zlokalizowana u ujścia Wisły do Morza Bałtyckiego po obu stronach rzeki składała się z trzech części: szańca zachodniego, nieistniejącego już w tym momencie Fortu Care, oraz szańca wschodniego, gdzie w tym momencie zlokalizowany jest oddział Twierdza Wisłoujście Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Prócz przede wszystkim funkcji militarnych pełniła również funkcje sygnalizacyjne, czyli wskazywała żeglarzom drogę do portu. Prowadziła kontrolę nad ruchem statków, ale również pełniła funkcje reprezentacyjne. W XVII-XVIII wieku budowane były fortyfikacje wyżyn, czyli fortyfikacje Biskupiej Górki i Góry Gradowej, XVIII-wieczne fortyfikacje Westerplatte oraz XIX-wieczne fortyfikacje znajdujące się na terenie Nowego Portu. Fortyfikacje w Gdańsku budowano praktycznie przez cały czas. Ostatnie powstały w czasach tzw. zimnej wojny. Te od strony morza miały bronić miasta przed atakiem wojsk NATO. Pierwsze fortyfikacje na Westerplatte powstały w latach 1788-1790. Zostały zbudowane przez Prusaków i miały stanowić element ochrony portu gdańskiego przed atakiem ze strony morza. Fortyfikacje na Westerplatte były później w ciągu XIX wieku kilkakrotnie rozbudowywane, między innymi w latach 50. powstały dwie baterie plażowe na północnym wybrzeżu Westerplatte. Wszystkie te elementy fortyfikacji, które powstały w ciągu XIX wieku na Westerplatte, jeszcze przed końcem stulecia przestały pełnić swoją funkcję. Relikty zimnowojennych czasów znajdziemy m.in. na stogach. W okolicach terminalu kontenerowego i nadmorskich lasach znajdują się liczne schrony zbudowane już po II wojnie światowej. To także ciekawe zabytki, na które warto zwrócić uwagę podczas nadmorskich wycieczek śladami historii naszego miasta.